Projekt budżetu, ten, który został złożony do Sejmiku i do Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie zawiera tych skutków tej nowej ustawy o Janosikowie. Przedstawiamy Sejmikowi propozycje na podstawie obecnych przepisów prawa. Ten znowelizowany budżet będzie oczywiście obejmował zredukowane wpłaty janosikowego, który będzie, przypomnę, o 113 milionów mniejszych. W związku z tym te 113 milionów w większości przeznaczymy na inwestycje drogowe. Przeznaczymy również na uzupełnienie wydatków bieżących w instytucjach kultury, czyli dotacje do instytucji kultury, również w pewnym zakresie do instytucji edukacyjnych. Generalnie będziemy chcieli załatwiać najpotrzebniejsze potrzeby, zwłaszcza jeżeli chodzi o drogi, które w ciągu ostatnich 2 lat miały jednak bardzo skromne finansowanie.